Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Boluzia, ja witam was w kolejnym odcinku z Totalnego Zadymiarza, czyli Wreckfesta. I dzisiaj, jak widzicie, no nowe autko, które już troszeczkę przeszło tutaj naprawdę. No zderzak jest wykonany wyśmienicie, design samochodu jak najbardziej na plus. Zobaczymy sobie, co kryje pod maską. No tutaj, jak widzimy, nie mały silniczek jest. Więc co, dzisiaj lecimy z kolejną rozpierduchą. Ja już widzę wasze uśmiechnięte twarze, gdy pojawia się ten odcinek, bo naprawdę ostatni zrobił ponad 30 tysięcy wyświetleń. Co na tym kanale jest to chyba najbardziej wyświetlana taka gra poza symulatorami farmy lub jakimiś FS-ami. I w dzisiejszym odcinku troszeczkę się pościgamy, coś tam na pewno porozwalamy. Zobaczymy, jak będzie radził sobie może na torze. Na tym torze jeszcze nie jeździłem, mamy dwa okrążenia, jest to chyba duży tor. Zaraz się zresztą przekonamy. Będę chciał testować te wszystkie możliwości, te wszystkie tory, jakie daje nam właśnie ta gra. Tak, jest to ten dłuższy tor. Dobra, enter. I jedziemy, mam nadzieję, że dźwięki są jak najbardziej dobre. O, ale ten to ma dopiero moc. Widzieliście, co go... Nie mogę nic zrobić. Ma straszny napęd na tył. To jest w ogóle masakracja, patrzcie. Nie mogę go opanować. Ale okej, jesteśmy na szóstej pozycji. Ło, jebaniec. Zrzucił jedynka, super. Nie, to jest miazga. Powiem wam, naprawdę jeszcze takim samochodem nie jechałem. Przy lekkim dodawaniu gazu, o, akurat tutaj widzicie, to było specjalnie zrobione, żeby jakiś nasz przeciwnik się o to rozwalił. Patrz, co robi. No i to będzie wygrana prawdopodobnie. Tak, brawo, na pierwszym miejscu. Jestem teraz w szoku, bo jeszcze dawno nie widziałem żadnego samochodu, żeby mi tak wyrwał. I był ciężki do opanowania. Okej, pierwszy wyścig za nami wygrany, możemy sobie coś poulepszać, także dzisiaj idziemy do marketu. Ten nasz samochód nazywa się American 4, czyli jedziemy do marketu i szukamy silnik. Prawdopodobnie do Amerikana 4 nie znajdziemy, a nie, mamy coś, chyba to jest lepszy, a nie, jest jeszcze lepszy. Czekajcie, V8. Nie wiem czemu taka cena. Ale możemy zaryzykować, kupimy sobie nowy silnik. Jeśli chodzi o opony, też możemy coś sobie dokupić, ponieważ szybko się zużywają. No jak widzimy, mamy dwie pary, także okej, jest spoczko. Nie musimy. Dalej. Tu tylko 240. Nie, wszystko jest pokupowane prawdopodobnie. 160. Okej, możemy kupić. Szkoda, że ta gra nie jest tłumaczona. Łatwiej by mi było wiedzieć, co kupuję. Na pewno tak są jakieś części, tak, amortyzatory, nie wiem, sprzęgło, opony, silnik, wydech, tak, to wszystko, turbina, to wszystko, wiecie, wpływa na pewno na to, jak ten nasz samochód się prowadzi, jaką ma moc. Jakieś limitowana edycja. Dobra, teraz idziemy do garażu. Możemy sobie to teraz powkładać. Zobaczmy. Nie. Tu mamy. Też nie myślałem, że my kupiliśmy silnik. Zaraz zobaczymy, co możemy tu wymienić. Wydechowa. Nie. Kurczę. Chyba wychodzi na to, że nic nie kupiliśmy. No dokładnie, nie wiem czemu. Jakoś może to się później montuję. Wcześniej zawsze mi się pojawiało od razu, ale okej. Naprawa opon. Aha, czyli teraz tylko za tor dało mi jeden wyścig. Okej, spoczko, lecimy sobie dalej. Tu mamy... Nie wiem, co to może być. Chyba nie wiem, czy tego nie testowałem. Tu nie jest ta zwana tak 8. Spintpil. Wiecie co? A zobaczymy sobie to. Zobaczymy, czemu nie. Warto testować, warto próbować wszystkiego. Nie wiem, czy to już jechałem, czy też nie, bo nie pamiętam. Mam nadzieję, że nie wylądujemy tak jak tutaj kolega na drzewie, bo na pewno przy tych wyścigach nie trudno, ale myślę, że jechałem ten wyścig już wcześniej jeszcze na kierownicy, co nie dawałem sobie rady, bo tak jak patrzę po terenie, na te drzewa, na te billboardy, to wszystko mi przypomina właśnie ten jeden tor. No zobaczymy, może będzie runda rewanżowa. Nie. Tak, nie.
Nie wiem. Aha, czyli tutaj jest długi zakręt. O kurde. Tak, jechaliśmy tu, bo zawsze ścinałem to. Dobra, czyli będziemy mogli się wreszcie zrewanżować. Jak widzimy, tylny zderzak. O, teraz dobrze nie skręciłem. Patrzcie, co ma oderwanie, nie? Pięknie odbij się. Nie mogę niestety, wiecie, od razu za szybko jechać, bo tu tak, można wylecieć spoza toru. Też jak widzicie, jak mi strasznie go zaraz obraca. Jest okej. Na pewno jest lepiej niż na kierownicy, to musicie mi przyznać. Dobra, jazda. Jedziemy, siódma pozycja. Tak, tak, dobrze. Już siedzi nam na tyle. Ale mi tu wjechał teraz. I teraz może będzie ten moment. No jak widzimy, to przyspieszenie jest naprawdę fajne, tylko że strasznie się kontroluje go. O, ty kurwa frajerze. Jadę ci wpierdolić. O, to tutaj luj. Naprawdę. O kurwa. Gdzie jedziemy? Można? Można. Przestraszyłem się w pierwszym momencie, bo nie wiedziałem, że tu iść, że wykontrowałem. Nie, już nie, jest trudny do prowadzenia. Nie mogę już nic praktycznie nim kontrolować, jak widzimy. Nie wyjadę nawet. Dajmy sobie jeszcze jedną szansę. Ojej. Restart. I spróbujmy. Nie uda się, to nie uda. Będę musiał na pewno sobie poogarniać jeszcze sporo tych wyścigów i wybrać dane momenty. Myślę, że ten samochód też nie nadaje się jako tako na takie wyścigi po... Dobra, spokojnie. Czy ty kurwa zawsze musisz rozbić? O! Czyli to można opalić, a ja pierwszym, wiecie, jak to w przeciągu we wszystkich samochodówkach było, że się zahacza, że takie elementy. I teraz patrzcie, co on wyjdzie na prostą, jak dostanie asfaltu. O, dzięki. Co tutaj za żarty, jest pojedynek. Wypnę go na słup. Dobra, kamienie. O, gościu, pomóż. Ty też. Dzięki. Kurwa mać. Ale siema. Dawaj, zrzucaj ten bieg. Kurwa, jestem 13 na 16. Dobra, troszeczkę mi tu nie pomogli. To jak już widzimy kogoś zderzak z naszej lewej... tam niezłe opony poleciały. Nie, on się nie nadaje na taką powierzchnię. Dusi się szybko. Kurwa, ten co poszedł. Dusi się strasznie szybko. No nie, to samo miejsce, rozumiecie to? I to ten sam. O ty kurwa. Pozycja ofensywna. Przyjebany w kamień. Nie, ja go dogonię. Ja go dogonię, go rozjebię i wyjdziemy. Ho, shit. To było fenomenalne teraz, co tamten zrobił. Dobrze, że byłem na tych tyłach. Nie, nie da rady. Nie ma w ogóle przyczepności. Patrz, co się dzieje. Nie wiem, czy ja dogonię tamtego, widzę go cały czas. Choć to zostało ostatnie kółko. Zarzuć mnie, zarzuć, ale na asfalcie. No i chuj. Tyłem? Ładnie mówię, bałem się. Nie damy rady już w tym odcinku, ale dojedziemy. Dojedziemy sobie, jakoby nie taka, jakaby ta pozycja nie była. To dojedziemy. Ale ciężko jest. To samo co na kierownicy mi się dzieje. No jesteśmy na ostatnim miejscu. Nie. Ciężko. Patrzcie, nie mogę teraz nawet wykręcić. Nie, dobra, nie ma to jakiegokolwiek sensu. Muszę jeszcze popracować nad tymi wyścigami. Okej, będę tak to wiedział. Na razie dobrze mi idzie, jeżeli mamy asfalt. Także tego się trzymajmy.
I tak właśnie zrobimy. Nie wiem co to jest. Nie mam zielonego pojęcia. Zróbmy sobie 24 zawodników, żeby było z kim się ścigać. Kurde, chyba tu też nie będzie asfalt. Szkoda, że właśnie na tych zdjęciach nie pisze. A może i pisze, muszę sprawdzić to. Czy to jest, nie wiem, teren mieszany, czy też sam jakiś, nie wiem, tor wyścigowy. Albo przełaj, no ale zaraz zobaczymy. Na pewno wiem, że tym samochodem jest ciężko. Lepiej mi się sterowało tym samochodem zaraz po tym pierwszym, tym małym, kurwa, garbusku. Bardzo podobnym gabarytami do tego. Oho, jak na razie jest spoczko. Ruszamy z 11 pozycji. Jeżeli dobry początek, no jak widzicie co się dzieje na asfalcie z nim. I to jest taki zakręt. Dzięki. O kurwa, wyjedź już, bo już nie mam zamiaru cię ten. Dobra, easy. Nie, znowu ten teren, kurwa. Ciasne zakręty strasznie. Kurwa, drzwi mi się od... Dobrze, nikt za mną nie jedzie. Musiałem go przepuścić. Nie, tu są barierki. Myślałem, że się na nich zatrzymam. Kurwa, już mnie wypchali. O Jezu. Źle. Pierdoli mnie ktoś. Dzięki. O Jezu. Myślałem, że to tam jedziemy, a tu wszyscy chcieli ściąć ten zakręt. Dobra. 18 pozycja. Rozjebani w trzy dupy. Może ręczny? Złym pomysłem to... Kurwa, atak z góry. Wypierdalaj. Już dojechali? A no wiecie jak spoczęli, tu nie było takiej kopaniny. Na ręczny tu chciałem wejść. Nie, myślę, że jeżeli byłoby nas tu mniej... No nie, ja już miałem powiedzieć, że za ten zakręt łapka w górę. Dobra, kurwa, chcę zobaczyć jak on wygląda w środku. Dobra, jest pięknie. Myślę, że jeszcze... Że jeszcze trochę pojedziemy. O kurwa, kierownica, o Jezu! Kierownica chyba mi z orbity wyjebało. Patrz. Górą. Już nie jestem ostatni. Ale dla zobaczenia tego jak wygląda ten samochód w środku, bezcenne. Jedziemy sobie dalej, już 13 minut prawie odcinka, a my tu sobie ciekawie nic nie zrobiliśmy. No ale trudno. Czekajcie. No niestety nie wygraliśmy nic, dlatego też nie możemy nic ulepszyć. No co, jak lecimy już po kolei, to lecimy i... Tutaj wszystko mam. Number of teams 2. Tu jakieś teamy, tak, ale... Sprint Cups. Aha, tu albo dwa okrążenia, albo... Wow. Naprawdę jest pełno opcji jeszcze na każdym stadionie. Weźmiemy sobie sprinta. Bo ten nasz samochód na to się nadaje, żeby jedno okrążenie zrobić, w drugim sobie nie radzimy. Miejmy nadzieję, że tak będzie. I chyba tu jest prawdopodobnie od mety do mety. Od startu do mety, przepraszam. Ale czy tak, to sobie zobaczyłem. Tego właśnie miałem. O ja pierdolę, przypomina mi się Formuła 1, nie wiem gdzie. Ale też gdzieś takie były właśnie. Ale to będzie palenie gumy. Dobrze. Tu większość element. Tu kurwa, nie, gościu. Ja pierdolę. Dobra, jest okej, okay, 8 pozycja. Zderzak odleciany. Ale nie mogę go wykontrować, kurde, to jest najgorsze. Fajnie właśnie jak oni tutaj do przodu wystrzelili. Kurde, nie wiem czy teraz będzie jakiś zakręt, czy coś. Dobra, bierzemy go. O ja pierdolę. Chyba się rozkurwiłem. Mi się wydaje, że restart byłby dobrym rozwiązaniem. To musimy teraz tak zrobić, żeby wyjechać do przodu. Ominąć ich tu wszystkich. Kurwa, wiedziałem, że mnie uderzy. Jeszcze raz.
O Jezu, restart. Restart wyścigu, tu już widziałem ładnie, nareszcie wychodził. Żeby jechać do przodu i tam wtedy będziemy mogli się sprawdzić, bo jak będziemy się tak ciągle rozwalać, i pierdalaj gościu. Dobra, jest okej. Okay. Nie wyjeżdżaj mi tu czasami. Wiedziałem. Nie chuj, już spadł, jadą z pełnym tempem w nas. Ręczny. I dobra, o to mi chodziło, jesteśmy na trzeciej pozycji, pięknie. Zjeżdżamy na lewo, bo później zakręt na prawy i tutaj będziemy musieli uważać, żeby nie bić się silnikiem, kurwa, prosto w ścianę. Ale też nie możemy już hamować. O kurwa, zajebiście to zrobiłem, mogę jednak na ręcznym polecieć tak jak oni. Dobra, będziemy wiedzieć. Chujowo, nie idzie ten ręczny. Ja pierdzie, cały bok mam zrzucony, ale dobra, jak najedziemy nawet na trzeciej pozycji, to będzie spoczko. Zrzuć ten bieg! O kurwa, źle zrzuciłem, jak mnie poniosło od razu. Dzięki, właśnie o to mi chodziło. Można, można. Wypierdalaj! Pierdoli mnie ktoś, pierdoli. Jeszcze. Proszę, 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 proszę. Jeszcze. Woo! Yeah! Nice! Dawaj gościu, okej. No to ładna trzecia pozycja. Akurat zobaczymy co na tyłach się dzieje. Holy shit, tu jest jeszcze jeden ten. To już nie była moja wina, kurwa. Wyjebało mnie w ogóle do tyłu, do góry, nie? No dobra, trudno. Za dużo tu nie polecieliśmy. Ja. Czemu mi tu jeszcze raz mi to dało? Nie chcę, wyjdźmy do menu. Kurde, no co jest, dzisiaj nic nie wygramy? Ej, czekajcie, czy ja muszę naprawdę... Wow. Ej, ja muszę chyba wygrać, bo już nie mogę restartować tych odcinków. Dobra. Aha, nie, 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 nie. Czekaj, Kun. Continue. Dobra, jeszcze raz. No szkoda. O, jest. Coś się zbugowało po prostu i chciałem, myślałem, że mnie dołączy jeszcze raz do naszego wyścigu. Dobra, może to malowanie mi nie służy. Spoczko. No to co, żeby tradycji stało się zadość? Jebnijmy sobie stadion. I zobaczymy, jak ta fura mu się spisze. Tylko nie wiem, czy mam nadzieję, że nie na czas mam ustawione, bo się wkurzę. Oby był Dead Mage. Wtedy damy sobie radę, myślę, że chociaż tu będę dobry. No tory na pewno i jeśli chodzi, to stadion mam już na... No, ty coś gram, coś pizdeczka obcykane. Tu ma fajny samochodzik, ten. Taki sobie kupię. Dobra, jeden leży. Ręczny. Dałoby się szybę wyjebać. Dobra, w środku ciężko by mi się chyba... Dobrze, dobrze jest nawet. Na dobitkę idziemy z nim. O, tu będzie jeszcze lepsze. Ale chyba... co tu się dzieje? Dobra, moment. O kurwa! Co to przyleciało? Chyba jakiś zderzak. Nie wiem, jak coś to się cofnijcie i zobaczcie ten moment. Tamten jak wyjebał do góry. Chodź, 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 ajajaj, trzymaj go, trzymaj, 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 dawaj go na bandę. Aj, chciałem go, wiecie, tam do góry wyrzucić. Zgarnij mi go ktoś. Dobra. Jeb, skurwy syna z góry. No, to widzę, że ładny zderzak.
Na tym najlepiej się jest rozpędzić. Nie wiem. Serio. Zobaczymy nasze podwozie? Tak, piękne. Dobra, nice. O jest, dobra, mamy. Kurwa, pomogę mu wrócić, a nie rozwalić. Serio, wkurwiłem się w dwa samochody, które w ogóle już nie żyły, znaczy były... Patrz tego pojeba, jest mój, jest mój, jest mój, jest mój, jest mój. Jest mój. Kolejny. Nawet te też można jeszcze, może jakieś punkty lecą za to. Ale mi spierdolili w ostatni... Można i tak? Ten też jest mój. Ooo. A wiecie co, pojeździmy trochę tyłem. Serio, tak będziecie spierdalać teraz? No nie wierzę. Tego co nie poczę, to trafiłem. Kurwa, nie mam już całej prawej strony chyba. Czy na czerwono w sieci. Nice. O jebany, teraz co zrobił? No porobił mnie z góry. Nie wierzę w siebie po prostu. Wkurza mnie to, bo są takie momenty, że oni albo będą cię wszyscy gonić. Trzeba tu jakoś taktycznie to rozegrać. Dokładnie, coś takiego. Teraz. No nie, zszedł w ostatniej sekundzie. Aj, myślałem, że go skończę, taki wiecie. Ale mi tu się... Namierzamy cel. Dobra, mam. Spierdolił mi. Chodź, o, gdzie jesteś? Dawaj na bandę, go na bandę. Nie dam rady. Ale go skończę. Chodź. Nie wciągnę go ci. O, ktoś mi go zabrał, też chyba sobie go wziął. Gdzie on jest? Kurwa, zajebali mi go. Teraz ty. Albo... Czekaj. Nie stój na środku, idioto. O Boże, ten gazik jak teraz nawraca w miejscu. Widać, że dobrą teraz tyłem sobie przyjął. Nie wierzę, nie trafię w nich. Patola. Z góry. A tak na koło. Trójka nas została. Znaczy trzech, jeszcze jestem czwarty. To kurwa nie było mądre. Nie mam prawej strony. Musimy jakoś podjechać do niego i próbować... O jebany. Nie wiem co to jest w ogóle za samochód, bo nie mogę poznać, tak? Spierdalaj! Ja! To już końcówka jest, dobra. Trudno. Trzeba tyłem. O Jezu. Ej, co się stało? Czemu on zniknął? Na jednym kole jeszcze nie jeździłem. Tam coś się panowie bawią.
Wiedziałem, bo stanąłem na chwilę i... No dobra, ale wreszcie chociaż jesteśmy trzeci i co, ja wam dziękuję ślicznie za uwagę. Widzimy się już w kolejnym odcineczku. Myślę, że jakiś nowy samochodzik poleci i kiedyś na pewno te wyścigi przełajowe wygramy, a teraz co, ja wam dziękuję ślicznie za uwagę i mam nadzieję, że wieczorem widzimy się jeszcze w Farmingu 17, także dzięki wielkie za uwagę, do kolejnego odcineczka, na razie, trzymajcie się, cześć!